Jakie były moje początki, kiedy założyłam działalność gospodarczą i czy w ogóle, kiedy zakładasz działalność gospodarczą, to zawsze musisz mieć mnóstwo pieniędzy, mnóstwo pomocy i tak dalej. Jak to u mnie wyglądało? Otóż ja nie miałam dużo pieniędzy i moja inwestycja to było praktycznie 457 zł, za które kupiłam łóżko do masażu, które też wykorzystywałam do tego, żeby uczyć zabiegów. Uczyłam zabiegów na tym łóżku. Oraz działo się to na początku w mieszkaniu moich rodziców. Dopiero po jakimś czasie zdecydowałam się na to, żeby wynająć sobie biuro. Tak więc, jeżeli chcesz prowadzić małą działalność gospodarczą, to nie od razu musisz wynajmować wielkie biuro i tak dalej. To nie ma sensu, przynajmniej na początku. Możesz to po prostu robić w zaciszu domowym. Jest to nawet w pewien sposób wygodne, bo nigdzie nie musisz dojeżdżać. Tak więc kupiłam te łóżko do masażu za 457 zł, które do tej pory jest, i to już minęło 14 lat w tym momencie, w 2022, albo i więcej. Mniej więcej, tak. Tak więc to była cała moja inwestycja. Nie miałam żadnego wsparcia w nikim, żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia, nikogo, kto by mnie pomógł, kto by mi pomógł. Po prostu nie wiedziałam o tym nic. Rzuciłam się na głęboką wodę, stwierdziłam wszystko albo nic i że no po prostu muszę się skoncentrować na tym, żeby to wszystko zrobić tak, żeby mi się to udało oczywiście, bo nie chciałam wrócić do pracy na etat, która mi po prostu zwyczajnie nie pasowała, jako że ja nie umiem się dostosowywać do schematów i nie lubię. Tak więc zaczęłam, miałam moja pierwsza strona internetowa miała 15 podstron, była bardzo, bardzo skromna i zaczynałam od trzech zabiegów, wykonywania trzech rodzajów zabiegów i trzech szkoleń. Reszta podstron to były artykuły, ale ta strona się bardzo fajnie pozycjonowała, ponieważ te artykuły były bardzo dobrze napisane, tak więc to były właśnie moje początki. Zero wsparcia, niemal zero pieniędzy, no bo cała moja inwestycja to było 457 zł, plus tam 10 zł na domenę, chociaż wtedy chyba miałam domenę nawet darmową. Nie polecam darmowych domen. Lepiej mieć płatne, jak również mieć na płatnym serwerze stronę, ale o tym będę mówiła w innym filmiku, co, jak i dlaczego. Tak więc takie były moje początki, czyli naprawdę nie musisz mieć mnóstwa pieniędzy, mnóstwa wsparcia i tak dalej, żeby zacząć coś małego. No zależy też, co robisz, bo jeżeli to jest właśnie taka działalność edukacyjna, czy związana z zabiegami, to naprawdę te koszty są niskie. Mogą oczywiście wzrastać, kiedy jakiś gabinet czy biuro wynajmujesz, ale na początku tego nie polecam. Ja akurat nie korzystałam z tego, czyli poszłam po najtańszej linii oporu, że się tak wyrażę. I to wszystko potem zaczęło fajnie mi funkcjonować, no i potem się rozwijałam i teraz jestem już na zupełnie innym etapie, a na jakim, no to będę mówić w innym filmiku. Spełniaj swoje marzenia, pozdrawiam Cię serdecznie, żyj mądrze i zdrowo. Marta Pierchała-Zarzycka.